jest bardzo niebezpieczny dla myśliwego, ponieważ jak wbrew pozorom, że te dźwięki się wydobywa łatwo, to bardzo łatwo też popsuć sobie wabienie, bo jego natychmiast po wabieniu trzeba zatkać. Ja używam do tego łuski z 308, troszeczkę owiniętej taśmą, ponieważ w miejscach, gdzie lisy nie słyszały jeszcze tego instrumentu, to proszę mi uwierzyć, one w trakcie wabienia potrafią już przysznurować pod nasze nogi bardzo blisko i wtedy no, nie ma czasu na taką szybką reakcję. Nie daj Boże, jeżeli myśliwy trzyma broń na pasku, to w ogóle jest niedopuszczalne, bo bardzo często, tak jak powiedziałem, ten lis wszystkie zmysły swoje kieruje. Jak jest śnieg, jasno, księżyc, to chcąc jeszcze zdjąć broń z paska, no to już na pewno to nasze wabienie będzie nieskuteczne. Ale póki co chciałbym Państwu pokazać całą tą pieśń. To jest Gniazienie Zająca. Ono jest takie dosyć przeraźliwe, ale ono musi być takie przeraźliwe, dlatego żeby lis usłyszał, że w jego rewirze doszło do ataku na potencjalną jego ofiarę i to wzbudza u niego jako drapieżnika terytorialnego zaciekawienie. W skrócie ujmując, no, kto na moim rewirze porwał mi obiad. Dobra, ale...